Okej, witajcie w kolejnym odcinku z Clash Royale. No i dobrze, poczekaj chwilę i mamy do otworzenia skrzynki. I najpierw darmowa skrzyneczka, 22 golda, fabryk do goblinów i do knajta. O, jeszcze fireball, to mi się podoba. Dobrze, i mamy naszą srebrną skrzynkę, 18 golda, no nie tak dużo. Ulepszenie strzał, ulepszenie łuczników, ulepszenie knajta. Okej, ucznicy najmniej mnie jakoś tutaj interesują. A, nie w to. Dobra, ulepszymy gobliny. Boom. Damage i troszkę życia. Dobrze, ulepszmy knajta. Dużo dostanie, zwłaszcza życia. Boom, boom, boom. 72. Okej, i... level wbiłem! Nie wierzę! Troszkę więcej życia dla mojej wieży króla i tak samo do obrażeń. A, czyli po prostu ulepszamy życie i obrażenia wież. Dobrze, ulepszymy fireball jeszcze, halo? Dobrze, ulepszamy. Pięknie! Okej, czyli obrażenia do wieży króla są zmniejszone, dobrze wiedzieć. A, czyli bardzo mało te strzały zadają wieży króla, to dlatego niektórzy mi podpowiadali, żebym ich nie używał. Choć jak i tak już nie ma co robić, to czasami warto użyć. No dobrze, w takim razie kolejną skrzynkę zaczynamy otwierać. Nie wydaje mi się, że spróbujemy zawalczyć. I zobaczymy, jak tym razem nam pójdzie. Może tym razem będziemy mieli mniej szczęścia. Dobrze, w końcu mam drugi poziom. I dobrze, zaczynajmy. Dajmy knajta może i za nim muszkietera. To powinno coś zrobić. Czekamy na jakiś ruch przeciwnika. Czy przeciwnik tak nic nie zrobi? Tadam, okej. I see what you did there, my friend. Ale raczej gobliny powinny giganta po prostu unicestwić. Dobra, knajta dajmy. No i gobliny bez problemu sobie poradziły. Sam Prince wygrywa. Nie wierzę. Samym Princem to wygraliśmy. Po prostu daliśmy jeźdźca konnego. Przebił się przez jedną wieżę, przez drugą wieżę. I tyle. Wow, to była najłatwiejsza walka dotychczas. Okej, właśnie my tu mamy jeszcze jakąś super inną skrzynkę za korony. No dobrze. Dobra, no to jeszcze jedna walka. Wydaje mi się, że będą może 3 lub 4. Okej, PL wojownicy. No tak. To na pewno będzie ciekawe. Okej. Dajmy tak i dajmy tak. Okej, agresywnie od razu widzę. Dajmy strzały, żeby pozbyć się uczników. I wydaje mi się, że rozegrałem to lepiej. Co to było? To było najgorsze zagranie, jakie widziałem w życiu. I fireball jeszcze. Dobrze. Co to było? Po prostu chciał tak szybko użyć tej kuli ognia, że nie nadążył i w ogóle jej nie użył. Walnął ją w ściany. No dobrze. Gdyby mógł zadawać obrażenia swojej wieżą, to by bardzo właśnie oberwał. Okej, długo się nic nie dzieje. Gigant, za nim muszkieter. To powinno zaboleć. Jeszcze gobliny, dajemy. To powinno go zaboleć. Nie wiem, czemu nic nie robić, co on tak długo mu zajmuje zbieranie. Po prostu damy bombera, zbieramy na Prince'a jeszcze. I wydaje mi się, że to wygramy. Prince, lecisz. Prince, dasz radę. O, tak szybko. Nie wierzę, co to... Zwiększy level, nie wiem, co ci ludzie robią. Albo to po prostu... Nie wiem, to są boty specjalne robione, żebym wygrywał. Ale na świetnie na razie idzie. Dobra. Mamy już za dużo skrzynek. No dobra. Okej.
No okej, nie mogę dostać skrzynek. No nie chcę wydawać tych kryształków. Więc i tak zawalczmy. Bo to jest pewnie gra taka typowa na telefon, że trzeba czekać, więc dlatego mogę odcinki nagrywać max to jakieś 3-4 godziny. Co nie jest takie dobre. Do widzenia. Również do widzenia. Okej, Prince. No to tak sobie z tobą poradzimy. Okej. Agresywnie przeciwnik zaczął. O, to go zaboli. Boom, pięknie. Przeciwnik z pierwszym poziomem. Ciekawie, ciekawie. Dobra, przydałby się gigant muszkieter. Jeszcze w ogóle nie oberwał. Dobra, gigant. Trochę coś źle zrobiłem, ale muszkieter jest. Okej, na razie się powstrzymajmy z dawaniem czegokolwiek. Okej, pokonany. Dajmy gobliny. Nie wiem, co to za jednostka. Chyba, że to jest knight. Tak, to jest chyba knight. Tak mi się wydaje. Okej, mimo że pierwszy level bardzo ciężki ten przeciwnik. Okej, nie mam niestety goblinów. Zdajmy bombera. Tu dajmy knighta, żeby to przytankował. Okej. To będzie intens, ciężka walka. Okej. Boję się, że mogę stracić tą wieżę. Och, 33 HP. Może dać cokolwiek ją zniszczy. Okej, 60 sekund. Wydaje mi się, że może to wygrać niestety przeciwnik. Ale strasznie ciężki przeciwnik. Nie wiem, jak aż tak to zrobił. Trochę źle tego użyłem. Dobra. Mamy dwa razy więcej eliksiru, więc spammy i postarajmy się to zniszczyć jak najszybciej. Na razie bardzo dobrze sobie radzi. 30 sekund. Mógłby cokolwiek dać strzały, już by mi rozwalił zamek. Raczej zamek. Jedną z jego części. Okej, naprawdę się ostro zaczyna. 33 HP. O, błagam, nie zniszcz mi tego. 3, 2, 1. Okej, kolejna korona to wygrana. Błagam, nie, jeden autoatak i on mi zniszczy. Błagam, cokolwiek, niech mi dojdzie. Strzały. Błagam, zniszczcie, to dacie radę. Jest! Ale to była close walka, nie wierzę. Tak, on miał 120 koron, raczej tych takich pucharów. Huh, ale się zestresowałem. To był dopiero przeciwnik. Dobra, muszę to kliknąć. Tak mnie rozwalił, raczej no wygrałem, ale pierwszy level i tak powygrywał. Dobra, mamy jakąś super skrzynkę. 150 kasy, dwa kryształki, chatka goblinów. Ciekawe. Walkiria. Bomber razy 8. Ucznicy. No to nie tak super. Dobra, ale dostaliśmy... No, wow. Polepszajmy. Bomber. W końcu masz level drugi. Troszkę życia ci dojdzie. Wow. Ta skrzynka jest naprawdę fajna. Dostajemy ją za samo wygrywanie. Okej, to było naprawdę ciekawe. Dobrze, dajcie mi informację o tym. Okej, chatka, która tworzy gobliny co 5 sekund i opis mamy, żebyśmy nie zaglądali do środka, nie chcemy widzieć, jak one powstają. No dobrze, a co to Walkiria? Silny wojownik, który bije z bliska, bije naziemne jednostki,
jest średnio szybki, czyli to jest taki chwila. Porównajmy, weźmy Knighta. Knight średnio szybki 798, a ona jest średnio szybka 880, czyli jest lepsza niż on. No to dobrze. I chatkę goblinów za co moglibyśmy dać? Albo za gobliny, choć nie chciałbym, za może strzały. Użyjmy zamiast strzał. Okej, zobaczymy jak taki deck zadziała. No i jeszcze jedną walkę, mam nadzieję, że nie będzie za długa. No i później czekamy na kolejne skrzynki, no dobrze. Okej, widzę agresywnie. Ja wolę jednostkami jednak, mam teraz mojego ulepszonego bombera. Nie walnął tymi strzałami, gratulacje dla niego. O, to będzie fajne, ciekawie. Boom! Dobrze. Zniszczony. Biją tam brawa w tle. Dajmy chatkę goblinów. Okej, gigant. Na giganta trzeba wszystko, co atakuje. Z daleka. Okej, dajmy walkirię. Jeszcze. Okej, on atakuje, zauważyłem, struktury. Tylko jedyną rzecz, którą atakuje, to struktury. Okej, walkiria, pomijając tego bombera, wygrywa z Knightem, co jest miłe. O, to była piękna bomba. Dobra, poczekajmy. Może dajmy giganta tu. To nadam chwilę czasu na... Dostanie. Chwilę czasu na odrodzenie punktów. Dajmy jeszcze Prince'a do tego. Dajmy jeszcze gobliny. Teraz powinno być to niezniszczalne, super mega combo śmierci. Jeszcze dorzućmy kulę ognia. Boom! Dobrze. I druga korona. Okej, czyli to jeszcze nie jest wygrana. Dobrze wiedzieć. Dajmy chatkę goblinów. 60 sekund. Wydaje mi się, że wygram to po prostu na czas. Okej, po prostu zaspammy mu jednostkami. Dobra, tutaj dajmy gobliny. Żeby się pozbyły tutaj tego giganta. Dajmy kolejną chatkę goblinów. Spróbujmy tak. Dwie chatki goblinów. To jest potężne. Po prostu idą na niego z każdej strony. Wydaje mi się, że może wybronić, ale i tak przegra to po prostu walkowerem. Dobra. Dajmy jeszcze giganta. Nie wiem, czy znów nie jest za głośno, jest zaspamiony na śmierć. Jeszcze mu walnijmy fireballem. Walkirię. Wow, rozgromiliśmy tego gościa. I koniec meczu. Bardzo ładne. To było... lit. To było niszczące. No dobra. No to udało się znowu wygrać. A, i zbierają się cały czas te chesty takie... z koron, to jest bardzo fajne. No, mimo wszystko miałem złe nastawienie, gra mi się super podoba, wydaje mi się, że pojawi się wiele więcej odcinków, ale to na razie by było na tyle i co, widzimy się w kolejnych odcinkach z Clash Royale.